Witajcie! Zapraszam na lekcję tańca online. Dziś nauczymy się tańczyć zouk brazylijski. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to gorąco zachęcam do oglądania poprzednich odcinków. Dzisiaj tradycyjnie najpierw Wam opowiem o część historii tego pięknego tańca, a następnie przechodzimy do praktyki. Dzisiaj Wam opowiem o lambazouk lub zouk lambada. Lambazouk, to są wszystkie nazwy odnoszące się do pewny nurt tańca zouk brazylijskiego. Nie możemy uznawać to za styl, ponieważ zouk brazylijski ma wiele styli, ale lambazouk to jest kolejny nurt, który powstał razem z zoukiem brazylijskim. Po prostu szli trochę inną ścieżką. I główna cecha tego nurtu, tego lambazouk, to jest to, że on ma mocniejsze cechy naszą starą lambadą. Na poprzednich odcinkach Wam opowiadałam, że zouk brazylijski ma swoje korzenie, jeżeli chodzi o taniec, w lambadę. Nazwa zouk pochodzi od tego, że używaliśmy muzyka zouk karaibski, żeby tańczyć naszą starą lambadą. I od tego powstał nasz zouk brazylijski i również powstał lambazouk. Ale czym się różnią te dwie nurty, zouk brazylijski i lambazouk? Przede wszystkim w lambazouk trzymamy się cały czas rytm, czyli nie spotkamy takich długich pauz, tak jak możemy zaobserwować w zoukiem brazylijskim na przykład. Również muzyka, do której się tańczy lambazouk, to jest bardziej żywiołowa. Muzyka jest bardziej wesoła, przeważnie tańczy się również do muzyki na przykład kizombowa, gdzie ten beat jest cały czas obecny, ale oczywiście również do muzyki nawet jeszcze lambadową, czy do muzyki zouk karaibskich, do wielu gatunków muzycznych, które daje po prostu taki charakter bardziej pasujący do naszej lambady. Można powiedzieć zatem, że lambazouk to jest nurt bardziej oldschoolowy, który trzyma się bliżej cechy naszej starej lambady, która już nie istnieje w Brazylii. Różnica między zoukiem brazylijskim a lambazouk możemy zauważyć również w stylingi, figurach, czy ogólnie w styl tego tańca. I oczywiście w rozliczeniu, ponieważ w lambazouk tańczy się tak jak kiedyś tańczono lambada, czyli inaczej akcentowane tych naszych kroków, ten slow i quick w tej muzyki. Na przykład w zoukiem brazylijskim przeważnie się tańczy ten długi krok, czy ten slow na raz. Już w lambazouk to się tańczy przeważnie na trzy. Czyli już omawialiśmy ten temat na poprzednich odcinków, ale również dzisiaj będziemy go omawiać, więc będziecie mogli zauważyć, jak to wygląda na praktykach. Czyli w lambazouk my robimy ten nasz długi krok, czyli krok, który nazywamy slow, na 3 i na 7. I to jest jeden z głównych cech charakterystycznych i różnica między lambazouk a zouk brazylijski. Co ciekawe, możemy zauważyć, że często ubiór tancerzy lambazoukowych różni się od tancerzy zouk brazylijskich. Oczywiście to jest ogólnienie, ale tancerzy lambazoukowych często się ubierają w taki sposób przypominający modę z lat 90., które bardzo pasuje do styl tego tańca, czyli do lambada, czyli do lambazouk. W każdym razie lambazouk to piękny taniec, pełny radości i dobrej energii. I mimo, że zouk brazylijski i lambazouk wywodzą się od tego samego tańca, czyli od lambada, każdy z tych tańców ma zupełnie inny wydźwięk. Ale oczywiście każdy z nich również piękny. Lambazouk sam w sobie ma również różne style, ponieważ te tańce inaczej się rozwijały w São Paulo, w Belo Horizonte, a zwłaszcza w Porto Seguro, które jest uznane za miasto matecznik lambazouk, czy również zouk brazylijski. A zouk brazylijski również ma inny styl, ale to już temat na następnym odcinku. Więc jeżeli jesteście ciekawi, oczywiście zapraszam serdecznie. A teraz bierzemy się do praktyki. No dobrze, dzisiaj nauczymy się nowego kroku, który się nazywa viradinha. Po polsku możemy przetłumaczyć na mały skręt. Ten krok jest połączeniem między krok podstawowy przód i tył oraz krok lateral. Te dwa kroki już się nauczyliśmy na poprzednich odcinkach, więc jeżeli nie oglądaliście, zachęcam do oglądania. Zaczynamy zatem po przekątne. Zaczynamy od naszej prawej nogi do przodu. Idziemy i tum, ci, ci, tum, ci, ci, tum.
cik, cik, tum. Czyli krok podstawowy do przodu i do tyłu. Cik, cik, tum. Cik, cik, tum. Cik, cik, tum. Cik, cik. Przypomina o kilku szczegółach, że nie robimy krok odpięte, ciężar ciała mamy cały czas na przódcięć stopę i nasze nogi pracują trochę szybciej od naszego ciała, czyli tańczymy od dołu do góry. Mamy i tu, cik, cik i tu, cik, cik i tu, i cik, cik i tu, i cik, cik tu, cik, cik tu. I jeszcze raz, raz, 3, 4, 5, 7, 8, raz. 3, 4, 5, 7, 8, raz. Tak wyglądał nasz krok podstawowy do przodu i do tyłu. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to też możecie powtarzać tutaj razem ze mną dzisiaj, przewijać filmik, przesuwać o kilka minut do tyłu i powtarzać ten materiał, ile razy będziecie potrzebowali. Więc to był nasz krok podstawowy do przodu i do tyłu. Teraz robimy nasz krok lateral, który wyglądał w taki sposób. Zaczynamy od naszej prawej nogi do boku. Mamy tu, cik, cik, tu, cik, cik, tu, cik, cik, tu, cik, cik, tu. Czyli tutaj mamy prawa noga, robimy krok tu, teraz lewa i lądujemy z powrotem na prawo. I lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. I tak dalej. Dobrze, i teraz pamiętamy jeszcze, że tutaj nasze nogi, żebyśmy nie robili dodatkowych kroków, czyli mamy prawa, ciężar ciała na lewa i z powrotem na prawa. Dokładnie druga noga, tak samo, lewa, na prawa i lądujemy na lewo. Uważamy, żeby nie zdjąć tą nogę z podłogi, tak żebyśmy nie zgubili się w krokach, czyli mamy tu, cik, cik, tu, cik, cik, tu, cik, cik, tu. To jest krok lateral i teraz będziemy zrobić łączenie tych dwóch kroków, czyli krok podstawowego i krok lateral. Jest to mało powtarzenie, bo robimy tylko raz krok lateral, więc to będzie wyglądało w taki sposób. Mamy krok podstawowy tu, cik, cik, tu i uwaga, lateral, cik, cik, tu, lateral, cik, cik i tyle. Tutaj z powrotem wracamy do kroku podstawowego. Tu, cik, cik, tu, cik, cik, tu, cik, cik, tu. Krok lateral i tu, cik, cik, tu, cik, cik. Tak to wyglądał nasz krok, który nazywamy w języku brazylijskim viradinha. Jest to krok bardzo ważny, który często się pojawia, kiedy tańczymy, zwłaszcza w parach. Dzisiaj mamy wersję solo, która jest akurat wersja dla pań, bo panowie robią nieco inaczej ten krok, ale jest nietrudne. Możemy tutaj nawet przez internet, myślę, się go nauczyć, więc zobaczymy, jak to by wyglądało z muzyką. No dobrze, przygotujemy się. Poprzekątne. Prawa noga zacina do przodu i... Prawa, lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa. Uwaga, krok viradinha, czyli lateral. I podstawowe. Viradinha. Uwaga, podstawowe. I raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, raz. Viradinha poszło. To samo, przodem do ekranu. Viradinha poszło. Prawa, lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, podstawowe. Viradinha. Viradinha. Prawa, lewa, prawa, lewa. To samo po drugiej przekątnej. Prawa, lewa, prawa, lewa. Cały czas te same nogi mamy.
Wyraźnia prawa, lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, krok podstawowy. Wyraźnia. Tak jest. Dobrze. Spróbujemy na drugie rozliczeniu. Słuchamy muzykę najpierw. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, prawa, lewa, prawa, lewa, wyraźnia. Wyraźnia. Tak jest. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Wyraźnia, poszło. Siodę do ekranu. Trzy, siedem, trzy. Wyraźnia. Wyraźnia. No dobrze, mamy ze sobą zatem nasz krok, który nazywamy wyraźnia, czyli po polsku by było taki jakby mały skręt. Możecie się domyślić dlaczego, tak? Bo rzeczywiście robimy taki mały skręt, przez chwilę zawracamy się i z powrotem do kroku podstawowego. Pamiętajcie, że w zouk brazylijski zawsze jak tańczymy, to uczucia, które nosimy w naszym ciało przez ten ruch powinno być tak jak znak nieskończoności, taka ósemeczka. Jak tańczycie, możliwe, że już powoli będziecie czuć, że ten ruch jakby nigdy się nie skończy. Energia, przepływ ruchu w naszym ciało jest cały czas, jak się kończy jeden, zaczyna się drugi. Czyli tak naprawdę ten przepływ w tym tańcu jest bez końca. I teraz możemy również spróbować zrobić ze stylingiem, które zaraz Wam pokażę. Robiliśmy również na dwie różne rozliczenia, temat, który też omawialiśmy na poprzednich odcinkach, ale przypominam. Czyli w zouk brazylijski możemy tańczyć na raz i na trzy. Czyli na raz wstępuje ten nasz długi krok lub na trzy. To by wyglądało w taki sposób. Kroki są cały czas takie samo, po prostu robimy go kiedyś indziej w muzyce. Na przykład muzyka leci raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, raz. 3, 4, 5, 7, 8, raz, 3, 4, 5, czyli ten długi krok wstępuje na raz i na 5. Inny sposób, żeby tańczyć, to jest na 3 i na 7, czyli muzyka leci. Raz, 2, 3, 5, 6, 7, raz, 2, 3, 5, 6, 7, raz, 2, 3, 5, 6, 7, raz, 2, 3, 5, 6, 7. Czyli inaczej akcentujemy trochę ten krok, czyli zaczynamy ten długi krok od tej samej nogi, tylko że na trzy. Na tej muzyce, którą tańczyliśmy, akurat w takcie, akcent w tej muzyce był właśnie na trzy i na siedem. Więc jeżeli chodzi o muzykalności, to lepiej by było tańczyć do tej muzyki tak, jak tańczyliśmy za drugim razem i pod koniec. Ale oczywiście to jest zawsze do wyboru tancerza, każdy tańczy jak czuje, jak słucha muzyka i jak woli tak naprawdę. No dobrze, teraz robimy ten sam krok, tylko dodajemy do niego styling, czyli pracę rąk na przykład. Tutaj będzie wyglądało w taki sposób, że podczas krok podstawowych spróbujemy zrobić to samo, co robiliśmy przed chwilą, tylko spróbujmy już bardziej zwracać uwagę na naszą postawę. Na naszych ramię, na naszych ręce, jak nasze ręce pracują, tak żebyśmy nie tańczyli z opuszczonymi rękoma w dół. Spróbujemy dać naszych ręce trochę więcej ruchu, ale nie jest zbyt sztuczne, nie chodzi o to, żeby dużo się ruszały, tylko żeby one działały według przepływu ruch naszego ciała. Więc jak robimy nasz krok podstawowego, w zasadzie koordynacja naszych rąk to jest tak, jak my chodzimy, czyli w opozycji. Tak? Więc tutaj nie powinny stanowić problem, tylko musimy dodać trochę więcej objętości do tego kroku. Jeżeli chcemy trochę bardziej ugiąć rąk,
to też możemy zrobić w takich małych kółkach. Ale tutaj ten krok podstawowego, oczywiście w moim zdaniu, fajnie wygląda, kiedy on jest bardziej taki, ma wyraz taki bardziej odważny. Czyli mamy otwartą klatkę i robimy mocny krok do przodu z otwartą klatką, dumną postawą, a rąk działają po prostu, ręce działają swobodne, nie zbyt sztucznie, nie za bardzo dużo ruchu wykonują. Ale podczas wiradzinia dodajemy już pracę rąk trochę konkretniej. Czyli mamy tutaj, tu, cik, cik, tu i teraz będzie wiradzinia. Robimy takich pracę rąk otwierające się i wracamy do kroku podstawowego. Więc jeżeli chodzi o samych pracę rąk, to nasze rąk będą się zbierali od dołu, przez przód do góry i otwierać z dłonią do sufita. Jeszcze raz, czyli zbieramy nogi, ręce od dołu, przez przód do góry i otwieramy przez zewnątrz. Będzie to wyglądało w taki sposób, że robimy krok podstawowy i teraz razem z prawą nogą, jak idziemy do przodu, idziemy tum, cik, cik, tum, cik, cik, podstawowe, cik, cik, tum. Uwaga, ręce i tum, cik, cik, tum, cik, cik, tum, cik, cik, tum. Poszło się raz i prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Tutaj jest ruch jednak nietrudne, koordynacyjne, dosyć intuicyjne to jest, ale zwracamy uwagę oczywiście na nasze ręce, żeby pracowały daleko, na wydłużenia, tak? To bardzo jest ruch bardzo pasujący do zuka, więc staramy się nie za bardzo skurczyć nasze ręce tak blisko naszego ciała, tylko na odwrót, tak, że, tak jakbyśmy chcieli się rozciągać. Tak jak wstajemy z łóżka rano i chcemy się przeciągać, to tutaj podobno. Otwieramy mocno klatkę, plece i w taki sposób będziemy też tańczyć, tak jak mówimy, na wydłużenie. Spróbujemy zatem ten nasz krok wiradzinia ze stylingiem do muzyki. No dobrze, zaczynamy od standardowe rozliczenie, czyli na raz idziemy drugi krok, poszło prawa i tu, cik, cik, tu. Obudzimy już bardziej nasze ręce, naszego korpusu. Uwaga, wiradzinia z ręką. I podstawowo. Wiradzinia z ręką. Jeszcze raz, wiradzinia. Jeszcze raz. Dobrze, przodem do ekranu, wyraźnie z ręką. Jeszcze raz, wyraźnie. Zmieniamy kierunku do drugiej przekątnej, wyraźnie z ręką. Jeszcze raz. Wiradzinia. Będziemy tańczyć na drugą rozliczenie, czyli na 3, na 7. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy. 5, 6, akcent. Wiradzinia. Jeszcze raz, wiradzinia. Jeszcze raz. Przodem do ekranu. Prawa, lewa, prawa, lewa. Wiradzinia. Prawa, lewa. Wiradzinia poszło. Prawa, lewa, do drugiej przekątne, prawa, lewa, wyraźnia. Wyraźnia. Wyraźnia.
Krok podstawowego. Ręce. Otwarte klatki, duma postawa, dumna. No i świetnie. Mamy ze sobą już nasz nowy krok, czyli Virajinha. Powtarzałam dużo razy tą nazwę, tak żebyśmy mogli zapamiętywać. Oczywiście podczas tańca również dodałam inne ruchy, które Wam nie wytłumaczyłam, ale to jest po prostu sposób, jak każdy z nas tańczy. Oczywiście Wy możecie dodawać do tego tańca ruchy, które uznajecie za słuszne. Tak jak czujecie muzykę, jak interpretujecie muzyką, to zawsze możecie dodać coś od siebie. A tu jest trochę większy skręt, a tutaj jakieś spojrzenia, czy ręce trochę większe, trochę mniejsze. Każdy z nas może dodać do swojego tańca coś unikatowego, także oczywiście możecie to zrobić również jak najbardziej. I na dzisiaj by było już wszystko. Oczywiście zapraszam na następny odcinek. Także dziękuję bardzo, że byliście tutaj ze mną dzisiaj i mam nadzieję, że do zobaczenia.